Nowenna błagalna do dziewicy Różańca Świętego w Pompejach o zesłanie łask w przypadkach beznadziejnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W odpowiednim miejscu kładzie się obrazek Matki Bożej Pompejańskiej. Zapala się dwie świece jako symbol wiary płonącej w sercu wiernego. Przed rozpoczęciem nowenny z różańcem w ręku prosi się świętą Katarzynę ze Sieny, aby raczyła włączyć się w naszą modlitwę. O święta Katarzyno Sieneńska, moja opiekunko i nauczycielko, która towarzyszysz z nieba swoim wyznawcom, gdy odmawiają modlitwę różańcową, bądź przy mnie i racz wraz ze mną modlić się nowenną do Królowej Różańca Świętego, która wzniosła tron swoich łask w Dolinie Pompejańskiej, abym przez Twe wstawiennictwo otrzymał upragnioną łaskę. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu Synu. O Dziewico Niepokalana, Królowo Różańca Świętego, Ty w tych czasach martwej wiary i triumfującej nieprawości zechciałaś wznieść Twój tron Królowej i Matki na starożytnej pompejańskiej ziemi, ziemi wielu pogan. W miejscu kultu bożków i demonów Ty dzisiaj, jako Matka Bożej łaski, wylewasz dookoła skarby niebiańskiego miłosierdzia. Z tronu, na którym królujesz litościwie, zwróć, o Maryjo, także ku mnie swe łagodne spojrzenie i zmiłuj się nade mną jako nad tym, który tak bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Ukaż mi się, tak jak objawiłaś się wielu innym, jako prawdziwa Matka Miłosierdzia, podczas gdy uwielbiam i przyzywam Cię całym sercem, moja Pani i Królowo Różańca Świętego. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole, przeto orędowniczko nasza. One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. U stóp Twojego tronu, o wielka i chwalebna Pani, pośród skarg i fal niepokojów, uwielbia Cię moja utrapiona do granic możliwości dusza. W tym cierpieniu wznoszę ufnie me oczy ku Tobie, która raczyłaś wybrać na swe mieszkanie wsie biednych i opuszczonych prostych ludzi i tam, w mieście, którym panuje cisza i zniszczenie, jako królowa zwycięstwa podnosisz potężny głos, wzywając swych wyznawców, Twoje dzieci z każdej części Włoch i katolickiego świata, aby wzniosły świątynię na Twą cześć. Miej litość, o Pani, nade mną, człowiekiem ponad miarem poniżonym i cierpiącym. Ty, która pokonujesz demony, broni mnie od nieprzyjaciół, którzy mnie otaczają. Ty, która jesteś wspomożycielką wiernych, wybawiaj mnie z ucisków, w których ja, nędznik, się znajduję. Ty, która jesteś naszym życiem, zwyciężaj śmierć dotykającą moją wystawioną na niebezpieczeństwo duszę. Przywróć mi pokój, miłość i zdrowie. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza. Witaj, do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcąc i płacąc na tym łez padole, przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż,
o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Wiadomość, że wielu ludzi zostało przez Ciebie obdarowanych tylko dlatego, że zwrócili się ku Tobie z wiarą, daje mi siłę i odwagę, aby wzywać Cię na ratunek. Już i świętemu Dominikowi obiecałaś, że kto będzie odmawiał różaniec, otrzyma potrzebne łaski. Także i ja z różańcem w ręku, moja matko, ośmielam się przypomnieć o Twoich świętych obietnicach. Ty sama wciąż wyświadczasz nam łaski, chcąc wzywać swe dzieci, aby czciły Cię w pompejańskiej świątyni. Zechciej otrzeć łzy i ukoić nasze cierpienie. Z głębi serca, szczerze i z żywą wiarą, przyzywam Cię, moja droga piękna i przesłodka matko, pomóż mi. Pompejańska matko i królowo różańca świętego, nie zwlekaj z wyciągnięciem swej mocnej ręki, aby mnie ocalić, bo Twe spóźnienie, jak widzisz, może doprowadzić mnie do upadku. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacąc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Do kogo innego mogę się uciec, jeśli nie do Ciebie, która przynosisz ulgę nieszczęśliwym, pocieszenie opuszczonym, ukojenie strapionym? Pragnę wyznać Ci, że moja dusza jest godna pożałowania, obciążona wielką winą, zasługuje na spalenie w piekle, jest niegodna przyjęcia łaski. Jednak Ty jesteś nadzieją wątpiącego, Matką Boga, jedyną pośredniczką między Nim a człowiekiem, potężną orędowniczką u tronu najwyższego, ucieczką grzesznych. Wystarczy, że powiesz za mną jedno słowo, a Twój Syn Cię wysłucha. Wyjednaj mi przeto u Niego, o Matko, tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję. W tym momencie wspomnijmy o tej łasce, o którą się modlimy. Tylko Ty, która jesteś moją jedyną nadzieją, pocieszeniem, słodyczą, całym moim życiem możesz mi ją wyprosić. Niech się tak stanie. Amen. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole, przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. O Dziewico i Królowo Różańca Świętego, Ty, która jesteś córką Ojca Niebieskiego, Matką Syna Bożego, oblubienicą Ducha Świętego, Ty, która możesz wyprosić wszystko u Trójcy Świętej, wybłagaj mi proszę tę łaskę, której tak bardzo potrzebuję, o ile nie będzie przeszkodą na drodze wiecznego zbawienia. Wspomnijmy o tej łasce, za którą się modlimy. Proszę Cię przez Twoje niepokalane poczęcie, przez Twoje boskie macierzyństwo, przez Twe radości, bóle, zwycięstwa, proszę Cię przez serce Twego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, którego nosiłaś 9 miesięcy w swym łonie, przez trudy Jego życia, przez ciężką Jego mękę i przez śmierć na krzyżu, przez Jego święte imię i drogocenną krew. Wreszcie proszę Cię przez Twe słodkie serce, w Twe sławetne imię, o Maryjo, gwiazdo zaranna, potężna Pani, morze boleści, bramo nieba, matko każdej łaski, ufam i powierzam się Tobie, przyjdź mi na ratunek. Amen. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacąc na tym łez padole, przeto orędowniczko nasza. One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, Twój jedyny Syn poprzez Twoje życie, śmierć i zmartwychwstanie dał nam dobra życia wiecznego. Dozwól nam za przyczyną tych tajemnic Różańca Świętego naśladować to, o czym mówią, i otrzymać to, czego są obietnicą. W imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Modlitwa do świętego Dominika i świętej Katarzyny o potrzebne łaski od Matki Bożej Pompejańskiej. O święty kapłanie Boga, chwalebny patriarcho i święty Dominiku, przyjacielu, najmilszy synu i powierniku niebieskiej królowej, który doświadczyłeś wielu cudów za przyczyną modlitwy różańcowej, i ty, i święta Katarzyno ze Sieny, pierwsza córko tego zakonu różańcowego, potężna pośredniczko u tronu Maryi i serca Jezusowego, najdrożsi święci, spójrzcie na mnie i na to, czego potrzebuję, zmiłujcie się nad stanem, w którym się znajduję. Wy, którzy żyjąc na ziemi, mieliście otwarte serca na cudzą niedolę i pomocne ręce, aby ją pokonywać, teraz w niebie wasza dobroć i moc mają taką samą siłę. Módlcie się za mnie do Matki Bożej Różańcowej i Syna Bożego, albowiem z wielką ufnością proszę za waszym pośrednictwem o łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Maryi. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. O duszo, czy rozumiesz, co to znaczy, że Słowo stanie się ciałem? O dobroć i miłosierdzie nieskończone Pana, tak bardzo zostałeś ukochany przez Boga, że zechciał, aby Jego jedyny Syn ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Uczynił to, aby cierpieć i umrzeć na krzyżu, by wykupić cię z bram piekielnych i otworzyć ci drzwi raju. Uczynił to, aby każdego dnia stawać się ofiarą na ołtarzach i zawsze żyć z Tobą, dając Ci siebie jako pożywienie podczas Eucharystii. Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy. Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo, z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Królowo Różańca Świętego z Pompejów, nasza Najsłodsza Matko, w jednej nam, abyśmy rozpoznawali szybko głos Boga i zawsze spełniali wolę Jego. Błogosławiony Bartolu Longo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Tajemnica druga, wizyta Maryi u Elżbiety. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Ile cnót pokazałaś, Maryjo, w tej wędrówce. Twoja głęboka pokora potwierdza Twoją godność. Bóg nie zna różnic pomiędzy warstwami społecznymi, nie zna też śmiesznych praw tego próżnego świata. Rozważ, jak Maryja pozdrowiła Elżbietę. Prawdziwe miłosierdzie troszczy się o potrzeby innych bez otrzymania korzyści doczesnych. Jeżeli miłosierdzie Boże nie troszczyłoby się o nas każdego dnia, czy poznalibyśmy Boga? Czy myślelibyśmy o Nim? Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy. Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo, z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Królowo Różańca Świętego z Pompejów, Matko nasza Najsłodsza, uproś nam, abyśmy poczuli Twój apostolski niepokój, by nieść Chrystusa naszym braciom i służyć im w miłości. Błogosławiony Bartolu Longo, Apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Tajemnica trzecia. Jezus rodzi się Betlejem. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Słowo wcielone z powodu swej Bożej cnoty, jak promienie słońca wnikające przez szybę, nie niszcząc szkła, przychodzi na świat przez Maryję Dziewicę, przyjmując formę małego ciała, nieskończenie pięknego. Nikt nie może odebrać Maryi i Józefowi wszystkich emocji tej chwili. Aniołowie rozpoznają i adorują narodzone dziecię jako ich pasterza, a zwołując innych pastuszków, śpiewają: chwała na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy. Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo, z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy. Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Królowo Różańca Świętego z Pompejów, Matko nasza najsłodsza, wyjednaj nam, abyśmy byli gościnnym domem, gdzie Twój boski Syn, zrodzony wraz z chrztem, mógł zamieszkać na zawsze z Ojcem i Duchem Świętym. Błogosławiony Bartolu Longo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Jezusa w świątyni. Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść cudze Twojemu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Sprawiedliwy Symeon rozważa wszystko, co miało miejsce, i wierzy w objawienie Ducha Świętego. Widzi dziecię i rozpoznaje w nim Boga, czci je, później bierze w ramiona, przytula do serca
i okazuje radość, chwaląc Boga, dlaczego ja nie mam wiary Symeona? Ja, który mogę codziennie przytulać tego samego Jezusa jeszcze mocniej w komunii? Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy. Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo, z Tobą wierzymy, z Tobą kochamy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Królowo Różańca Świętego z Pompejów, Matko Nasza Najsłodsza, uproś nam, abyśmy byli prawdziwą świątynią Ducha Świętego,
ofiarując nasze życie miłości Boga i naszych braci. Błogosławiony Bartolu Longo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Tajemnica piąta. Jezus naucza w świątyni. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. O Maryjo, o Józefie, jak wielka była wasza troska, jak wielki przepełniał was ból. Jak przeżyliście te okrutne noce? Ile strachu, ile myśli, ile wyrzutów każdy z was czynił wobec samego siebie? Nic wcześniej nie wywołało w was takich uczuć, ani Herod, ani niebezpieczeństwa Egiptu. Jezus był wtedy przy was, a teraz jest inaczej. Boże mój, ile razy cię straciłem i tego nie żałowałem, ile razy żyłem bez ciebie i nie czułem niepokoju. Co by się ze mną stało, jeżeli przez twoją dobroć nie zacząłbyś mnie szukać? Ukaż nam, Panie, swe oblicze, Tobie ufamy. Obdarz nas spojrzeniem, Maryjo, z Tobą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobroś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobroś Maryjo, łaski pełna, Pan Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Królowo Różańca Świętego z Pompejów, Matko nasza Najsłodsza, uproś nam, abyśmy naśladowali we wszystkim nauczania Twojego boskiego Syna, dając świadectwo Ewangelii słowami i czynami. Błogosławiony Bartolu Longo, apostole Różańca Świętego, módl się za nami. Modlitwa o kanonizację błogosławionego Bartola Longo. Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości błogosławionego Bartola Longa, żarliwego apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego, głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by błogosławiony Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona świętych Kościoła Powszechnego, tak by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Wspominamy teraz łaskę, za którą się modlimy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.